Przypomnij sobie zasady, które powinny być cały czas wykonywane, tak? Więc zapraszamy osoby, które rozpoczynają i są to szkolenia, które są na pierwszym poziomie, ale również zapraszamy kucharzy, którzy praktykują, ale cieszę się, że coraz więcej jest moich kolegów, szefów kuchni, którzy przyjeżdżają, dzielą się swoją wiedzą i też pogłębiają, bo każdy z nas ma coś nowego do wniesienia. Ja sam też praktykuję, jeżdżę na różne szkolenia, więc w tym momencie można powiedzieć, że kucharz, jeżeli posiada pokorę w sobie, to zdecyduje się na różne szkolenia, które są w naszej szkole. Małgosiu, to pytanie do Ciebie. Jak Ty Pawła odnalazłaś? Dlaczego akurat zdecydowałaś się na współpracę z nim? W zasadzie to muszę powiedzieć, że przypadkiem. Mieliśmy jechać na wesele wspólne naszej znajomej szefowej kuchni. I pojechaliśmy rzeczywiście dwóch, natomiast Pawła tuż przed tym wyjazdem poznałam na KPP, w którym brałam udział i mogłam zobaczyć, jak pracuje, i słyszałam bardzo dużo opinii o nim, bardzo dobrych. Potem poznaliśmy się bliżej, poznałam, że Pawła od strony niezwykłego spokoju, wielkiego uporządkowania i dużej umiejętności przekazywania tego, co chcę powiedzieć. I to w dużym stopniu zadecydowało, że właśnie z taką osobą chcemy współpracować. Z tego, co mówiłaś na prezentacji, robicie ankiety po szkoleniach, po kursach. No to powiedz mi, jak oceniają kursanci Pawła? Rzeczywiście na szkoleniach robimy ankiety, ponieważ to jest jedyna metoda, żebyśmy się uczyli, dowiadywali od ludzi, co tak naprawdę powinniśmy zmienić. Powiem szczerze, bardzo nie wiem, czy to wynika z tego, że ludzie się troszeczkę boją oceniać, natomiast bardzo często oceniają w ogóle szkolenia bardzo pozytywnie, a w przypadku Pawła szkoleń to w zasadzie chyba nigdy nie mieliśmy negatywnych uwag. Tak pytam nie bez powodu, tak? No bo jeżeli słuchają nas osoby, które zastanawiają się nad takim szkoleniem, to dobrze, żeby wiedziały, z kim mają do czynienia, dla kogo jest to szkolenie i jakie są referencje innych osób, więc to jest jakby kluczowe. Paweł, to teraz Ty, gdybyś powiedział, jakie Ty masz referencje, dlaczego akurat Ty uważasz, że jesteś właściwą osobą tutaj, w tym miejscu w Ashanti i masz prawo szkolić innych laików? Pewnie tak, no zawsze od nią, jakby to nie ma żadnych wątpliwości, że masz wyższą wiedzę niż taka osoba początkująca. No mówisz, zgłaszają się do ciebie szefowie kuchni, twoi koledzy, którzy przychodzą. No i jak to jest? Dlaczego akurat ty? Referencje. To myślę, że cały czas budujemy swoją markę i pokazujemy, znaczy nie, że pokazujemy, tylko po prostu pracujemy na to, żeby stawać się lepszym lub po prostu bardziej wartościowym, więc mam nadzieję, że to, co robię na co dzień, przede wszystkim Małgosia zaakceptowała i akceptuje i za to też jej dziękuję, ale bym powiedział, że dla mnie to też jest duże wyróżnienie, tak? Ponieważ sam wspomniałeś, że przyjeżdżają tutaj moi koledzy. No i tak faktycznie jest, że to nie jest coś, co powoduje, że unoszę wysoko głowę, tylko po prostu cieszę się, że przyszły takie czasy w naszej kulturze gastronomicznej, że mówimy wprost, że ja się cieszę, że mogę jechać do kogoś, kto może przekazać swoją wiedzę, że mamy dostęp w ogóle do takich możliwości, bo jeżeli mogę rozmawiać o referencjach, to wolałbym porozmawiać o tym, że o mojej przygodzie, tak, którą zawsze będę wspominał i wspominam młodym ludziom, ponieważ też od 7 lat jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie. Nabyłem tam ogromnego doświadczenia i pokory wśród młodych ludzi, którzy mi też wielu rzeczy nauczyli. Ja sam przy okazji się uczę co roku, patrząc na nową ramę programową, ale zawsze powtarzam, że ja nie miałem takich możliwości i jedyna możliwość była taka, że pan Paweł Oszczyk, szef, który odebrał ode mnie telefon, pozwolił mi przyjechać na 2 tygodnie darmowego stażu i pracowałem po 15-14 godzin i dziękowałem za to. Teraz młodzi ludzie mogą za pośrednictwem internetu, strony internetowej wybrać sobie szkołę, kurs,
przyjechać, w świetnych warunkach pracować, no i czerpać jak najwięcej wiedzy. Teraz troszeczkę to inaczej wygląda. Więc moje referencje, myślę, że to pokażę, jak przyjadą do mnie na szkolenie i pokażę, co potrafię. A powiedz mi, czym ty się zajmujesz poza szkołą, poza tutaj trenowaniem, poza pracą w szkole? Co jeszcze robisz, jeżeli chodzi o gastronomię? Bardzo dużo. Dużo rzeczy robię. Małgosia się uśmiecha się, ponieważ zna mnie już od wielu miesięcy i wie doskonale, że jestem trochę zapracowanym człowiekiem. Pracuję na co dzień, jestem szefem kuchni w hotelu Smolarnia. Jest już to 5 lat. Oprócz tego, jak wspomniałem, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Ale muszę tutaj powiedzieć, że od nie, że niedawna, ale od już jakiegoś czasu budujemy bardzo wartościową rzecz w Polsce, mianowicie budujemy takie ciało, które się nazywa World Skills Poland. Jest to drużyna narodowa, która składa się z umiejętności, czyli z ludzi, którzy posiadają niezwykłe umiejętności i reprezentują nas na scenie europejskim i światowym. I tak się skończyło, że mój uczeń, którego znam już od 6 lat, Maciej Pisarek, uczestniczył w Euroskillsie w Budapeszcie w zeszłym roku z bardzo dobrym wynikiem, rewelacyjnym, a w tym roku przygotowujemy go, ja jestem jednym z członków zespołu, jedziemy na Mistrzostwa Świata do Kazania w sierpniu. Proszę Was, trzymajcie za nas kciuki, ponieważ jest to bardzo ciekawa wspólna jakby inicjatywa reprezentowania kraju, między innymi w konkurencji, którym się nazywa Cooking, ale może to w przyszłości porozmawiamy na ten temat szerzej. No to oczekuję, że jak wrócicie, to się spotkamy w większym gronie i opowiecie, tak, jak zakończyły się wasze poczynania w Kazaniu w takim razie. Powiedz mi, to już tak na koniec, bo już mamy 20 parę minut naszej audycji, czego życzyć w takim razie Ashanti? Ashanti? Czego życzyć? Myślę, że wytrwałości, ponieważ bardzo dużo pracy jest na tym trzecim piętrze. Na tym ostatnim piętrze. Na tym ostatnim piętrze, tak, ale wiem też, że bardzo dużo jest pomysłów nowych i chciałbym i trzymam kciuki, żeby one się zrealizowały. I jestem też spokojny, tak, bo wiem, że tu są pod dowództwem Małgosi świetni ludzie, oprócz tych trenerów, o których wspominamy, to są też bardzo przyjaźni ludzie, którzy wnoszą niesamowitą wartość, tak, i oprócz tego, że wynosimy wiedzę, to też inne kompetencje, które możemy po prostu na co dzień nie zauważać, a warto tutaj nabyć je. A jak oceniasz w ogóle poziom edukacji w naszej branży gastronomicznej? Ja nie pytam o poziom edukacji w szkołach, tylko już tych ludzi, którzy pracują w zawodzie. To jak ty to oceniasz? Właśnie pytam nie bez powodu, bo jesteśmy w szkole takiej, no można powiedzieć, która ma wspierać ludzi, którzy w tym zawodzie są. Niekoniecznie jest to szkoła dla uczniów, chociaż drzwi są zawsze otwarte, tak? I nawet tu jest jakaś współpraca ze szkołą gastronomiczną, no ale siłą rzeczy większość uczestników waszych szkoleń to są ludzie, którzy są już dawno po tej edukacji, powiedzmy, średniej, zawodowej, czy nawet wyższej. No i pytanie, co oni sobą reprezentują, jeśli chodzi o sztukę kulinarną? Młodzi ludzie przychodzą na szkolenia, uczą się i niech to robią cały czas. I muszą postawić sobie pewien cel w życiu i na razie schować ambicje, bo tak naprawdę długa droga, branża gastronomiczna wymaga dużo cierpliwości i to słowo, które dzisiaj powtarzaliśmy, czyli pokory, co nie wszystkim udaje się niestety, tak? Jeżeli chodzi o poziom, myślę, że jesteśmy jako naród bardzo ambitni i staramy się robić różne rzeczy i wiem doskonale, że
coraz więcej jest pozytywnych, tak, pozytywnych powodów do tego, żeby stwierdzić, że jesteśmy na dobrym poziomie, ale nie zapamiętajmy tego, że musimy po prostu pracować cały czas nad sobą. I dzięki temu, że no, jesteśmy gdzie jesteśmy, czyli w takiej szkole jak Ashanti, tu możemy tylko po prostu jeszcze bardziej budować swoją wartość, jakim jest wiedza i umiejętności. Dziękuję Ci bardzo, Pawle. Małgosiu, do Ciebie w takim razie. Powiedz mi, czego życzyć Ashanti? Sukcesów w realizacji dalszych naszych planów, bo mamy ich sporo i mam nadzieję, że bardzo pomogą polskiej edukacji, ale o nich za chwilę, jak już będziemy pewni, że uda nam się zrealizować. Czego nam życzyć? Czegoś, co już zaczynamy obserwować, czyli tego, żeby ludzie nie bali się szkolić, żeby nie uznawali, że przychodząc na szkolenia pokazują, że czegoś nie wiedzą, tylko idą do przodu. Jeżeli się nie rozwijamy, stoimy w miejscu albo się cofamy. W związku z czym, jeżeli chcemy się czegoś uczyć więcej, każde takie spotkanie z szefami kuchni, którzy tu szkolą, ale również spotkanie z uczestnikami szkoleń, w którym uczestniczy dana osoba, która przyjeżdża, od nich też się uczą. To oprócz tego, że się uczą, nawiązują ze sobą kontakty i bardzo często później ze sobą współpracują. Więc otwartości na szkolenia, brak obaw przed tym, że przyszedłem na szkolenia, może się wydać, że czegoś nie umiem, każdy czegoś nie wie i przychodzi na szkolenie po to, żeby się nauczyć. Myślę, że to też, jeżeli ludzie przestaną się bać przychodzić na szkolenia, sprawi to, że będziemy mogli bardziej rozwijać zespół ludzi, którzy będą rozwijać polską gastronomię i będziemy może troszeczkę bardziej aktywni na arenie europejskiej i światowej. Małgosiu, to tego Tobie życzę i szkole. Ja natomiast dodam jeszcze od siebie, że życzę pełnych sal amatorów i profesjonalistów. Bo amatorzy, jak będą przychodzić tu się szkolić, to będą podnosić swoją świadomość i to jest istotne, bo to automatycznie będzie się przekładało na profesjonalistów, a profesjonaliści z kolei, gdy będą przychodzić tutaj się szkolić, no to siłą rzeczy się rozwijają, a to znaczy, że rozwija się nasza polska gastronomia, czego sobie chyba wszyscy życzymy. Więc to są życzenia od nas, od Choreka Radio dla Ciebie i dla szkoły i dla wszystkich trenerów. Dziękuję bardzo Wam za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Michalska ze szkoły Ashanti. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Paweł Salamon, trener szkoły Ashanti. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.